Cześć! W dzisiejszym odcinku stuningujemy PMR-ki na przykładzie Motorola T82 Extreme. To będzie taki tuning, nie tuning. Spróbujemy zwiększyć ich zasięg, ale nie wpłynąc na ich konstrukcję, ponieważ radio PMR to takie radio, które ma maksymalnie 0,5 W mocy i nieodczepialną, nieodkręcalną antenę zintegrowaną z całą konstrukcją. Jak takie coś można stuningować, poprawić? Można pokombinować trochę z doczepianiem anten. I właśnie nasi południowi sąsiedzi wpadli wiele lat temu na świetny pomysł zastosowania tuby. My na to mówimy czeska tuba. I jest to po prostu dołożenie odcinka rurki aluminiowej do anteny z PMR-ki, tak żeby ze sobą były bardzo blisko, ale żeby nie były połączone mechanicznie, nie były połączone na stałe i nie była to jakby dodatkowa antena, która łamałaby prawo, łamałaby przepisy. Zapraszam. Otrzymałem od firmy PCBWay takie oto plasticzki i one stanowią konstrukcję, rusztowanie dla anteny i podczepienie do motorolki. W takim wypadku wygląda to tak, bardzo ładnie, schludnie. Jest to wytrzymałe, nawet się w ogóle pod palcami nie gnie, więc chyba nie ma problemu z wytrzymałością. No, wygląda to w ten sposób, że nakładamy na motorolkę, bo akurat tutaj ten szablon jest pod T82, ale w internecie są dostępne jeszcze pod T92 i pod Baofenga F22. I tutaj trzeba będzie uciąć rurkę. I zaraz Wam opowiem trochę o tej rurce, żeby włożyć do środka. Rurka ma mieć długość 31 cm i utnę od razu dwie, bo mam taki 70-centymetrowy odcinek rurki FI10. I tak, FI10, bo akurat pod to mam projekt, można byłoby zrobić też FI12, no ale otwór tutaj mam pod FI10, także użyję 10, no i też to będzie w sumie lekkie, zgrabne. 31 cm, bo jest to pół fali na to pasmo razy współczynnik skrócenia. No i wychodzi nam 31 cm. Utnę, a potem pokażę Wam, dlaczego w ten sposób. Może Wam się otworzą oczy, że taka rurka może działać, bo dużo osób się zastanawia, jak to jest możliwe, że element, który jest elementem pasywnym, nie jest połączony z źródłem zasilania, nie jest połączony w żaden sposób z nadajnikiem, to jak on może działać, jak może on nadawać i odbierać. I to Wam zaraz pokażę, ale utniemy sobie te 31 cm razy 2. Dobra, to ja to trochę teraz podrównam jeszcze, żeby nie było takiego garba na końcówce i zaraz do Was wrócę. Wygląda to w ten sposób. I taka antenka długaśna, 30-centymetrowa w motorolce. No dobra, zmieniamy kadr i potłumaczę Wam, dlaczego w ogóle taka rurka ma sens. Pokażę Wam to na przykładzie anteny kierunkowej na 2,70 m. Antena jest zbudowana w ten sposób. To, że to jest aluminiowy bomb, to nie ma znaczenia, bo może to być równie dobrze plastikowy albo drewniany, akurat w tym wypadku. I zobaczcie, jest to zbudowane tak. Tutaj jest reflektor z dwójki, z 70. Tutaj jest dipol, który zasila antenę. I tutaj mamy już potem dyrektory z poszczególnych pasów. Są dwa z 70, tu jest jeden z 2 m. I tak dalej, i tak dalej. Na tą stronę właściwie może być 50 ich nawet. Najmniej 2. To jest antena kierunkowa Yagi UDA. I zobaczcie, to jest antena dwupasmowa.
ale zauważcie, że dipol, który zasila, bo zawsze antenę Yagi zasilana jest dipolem, albo dipolem prostym, otwartym, albo pętlowym, tak jak na przykład w ATK5 czy ATK10. Zauważcie, że jest zasilony tylko dipol dwumetrowy, a ona pracuje doskonale na paśmie też 70 cm. No jakim cudem, skoro ona nie jest połączona w żaden sposób fizycznie, elektrycznie z kablem. W taki sposób, że pole elektromagnetyczne, pole tutaj, które włócze dostarczane jest z nadajnika, ono jest przekazywane mimo wszystko na poszczególne elementy, ponieważ te elementy są w rezonansie, są w odpowiednich odstępach od siebie, to tak czy siak wpływa jeden element na drugi element i w ten sposób można zasilić dipolem z pasma 2 metrów też na pasmo 70 cm. Ale zobaczcie, że tak naprawdę ten dipol jest sobie zamontowany tutaj w szeregu pomiędzy innymi szczebelkami i on też nie jest przecież fizycznie, nawet gdyby to była antena na jedno pasmo, tak jak macie to w wypadku ATK5 czy ATK10 na pasmo 70 cm, to fizycznie nie jest połączone przecież z żadnymi innymi elementami. Tu nie ma jakichś połączeń pomiędzy nimi. A antena działa, jest kierunkowa. No to jak to się dzieje? No właśnie tak jak powiedziałem. Element zasilający wpływa na inne elementy i odbiorczo, i nadawczo. Ponieważ antena zawsze jest dwukierunkowa. Ona i odbiera, i nadaje. Tak naprawdę ta antena odbiera nawet w tym momencie. Mimo, że nie jest podpięta do żadnego radia, do żadnego odbiornika. Bo antenie to jest naprawdę wsiorybka, czy ona jest podpięta, czy ona nie jest podpięta. Bo wiecie co? Antena nawet nie wie, że jest anteną. Ona jest kawałkiem żelastwa, aluminiowego, czy tam miedzianego, cokolwiek. Antena nie wie tego, że jest anteną. Jest po prostu kawałkiem żelastwa, którą człowiek docina na odpowiednią długość, z odpowiednimi odstępami i wykorzystuje jej właściwości do tego, żeby dobrze odbierać i dobrze nadawać. I cały czas, w tym momencie, jak ona sobie tutaj stoi, czy leży, otaczające pole elektromagnetyczne na nią oddziaływuje i ona odbiera, ona słyszy to pole. Więc każda rurka, każdy drut tak naprawdę jest anteną. Jeśli podczepimy w układzie slave, czyli coś, co jest podległe, ale nie jest master, tak jak element ten zasilony, i przyłożymy to blisko drugiej anteny, to jedno na drugie wpływa. Jeśli zrobimy to o odpowiednim wymiarze, to będzie odpowiednio wpływać. Będzie miała rezonans, będzie miała odpowiedni zysk. Zobaczcie, że dipole do anteny kierunkowej są półfalowe. I teraz, jeśli my porównamy sobie do tej Motorolki, dipol jest półfalowy, wtedy ma najlepszy zysk, najlepsze parametry, oddaje fajnie energię. Przełóżmy to teraz na Motorolę. I tu mamy żyłę gorącą, a tu mamy oplot. Usuwamy ten element, który jest do oplotu kabla. Pozostaje nam jeden tylko element, ten tutaj dolny, który będzie podłączony do żyły gorącej. I zostaje nam jaki odcinek? Odcinek ćwierćfalowy, ponieważ dwa odcinki ćwierćfalowe stanowią jeden dipol. Dlaczego to mówię? Ponieważ w Motorola, w każdej PMR-ce, krótkofalówce, tutaj w środku, co prawda helikalnie, ale jest nawinięty odcinek ćwierćfalowy. I w tym momencie my zostawiamy sobie ten jeden odcinek ćwierćfalowy, tak jak macie tutaj, i dokładamy element, taki, który symuluje tak jakby któryś z tych elementów, i zasilamy go. Czyli my dokładamy element kierunkowy do tego dipola. My jesteśmy, nasza ręka jest jednym ramieniem tego dipola, a antena jest ramieniem drugim tego dipola. Dokładając, robimy taką pseudoantenę kierunkową. Nie wiem, czy można łatwiej to wytłumaczyć, ja nie potrafię. Chodzi po prostu o to, że element aktywny oddziałuje na element pasywny i wzajemnie element pasywny wpływa na element aktywny, ponieważ zwiększa natężenie. Kilka kilometrów stąd jest radio podpięte do muzyki. Muzyka sobie leci i jest to tak na granicy, więc to będzie najlepszy wyznacznik tego, bo jeśli jest mocny sygnał, a my dołożymy jakąś antenę i ten sygnał dalej będzie mocny, no to w sumie nie będzie wiadomo do końca,
ileś tego sygnału zyskało, jeśli nie mamy super pomiaru uruchomionego. Na wypadku PMR-ki ciężko jest mówić o jakimś pomiarze RSSI, czy sygnału po prostu w S-ach mierzonego, czy tam w decybelach. Dlatego tam leci muzyka, tutaj odbierzemy i zobaczymy, jak to tak naprawdę wyjdzie. Muzykę słychać w szumach, a teraz... Szczerze, to nie widzę różnicy. O, jakoś tak się chce obrócić, żeby... O, tu nie ma sygnału wcale. A z tubą jest. Dobra, tu nie mam sygnału w ogóle. Nawet ręką jak dokładam, to się zmienia. Może jakoś niżej. O! A z tubą odbiera. Bez tuby nie odbiera. No, to jest różnica, nie? W polaryzujących nie widzę w ogóle ekranu, nie widzę siebie, czy to się nagrywa i tak dalej. Albo jest to złudzenie, albo faktycznie głośniej tą muzykę wyraźnie słychać. Ale to będzie trzeba na nagraniu już samym w sobie ustalić, bo ciężko tak... Nie, mam wrażenie, że jest głośniej muzyka. Teraz jest Motorola T82 z drugiej strony, bez tuby. I tutaj też oczywiście bez tuby. Gdzie słyszę? Cisza. O, i z tamtej strony jest tuba. I już tutaj słyszałem, to teraz ja dokładam tubę. I teraz będzie z dwóch stron. Małe podsumowanko. Jak widzieliście, patent nawet działa. Nałożenie takiej rurki spowodowało, że kiedy na dwóch tych motorolkach nie było połączenia, to co najmniej z jednej strony założenie tej tuby spowodowało już kontakt. Także ogólnie działa. Czy to jest gigantyczna różnica? No jak sami też widzieliście, nie, jeśli chodzi o przyrost sygnału, przyrost tej mocy, nie jest to gigantyczna różnica, a więc dodanie takiej tuby nie z dwukrotni, nie z wielokrotni kilometrażu tej odległości między jedną a drugą stacją. Ale jeśli jesteście na granicy słyszalności i dodacie tą tubę i normalnie porozmawiacie, no to to jest bardzo duża różnica. Więc uważam, można w łatwy sposób to wykonać. Link do tego projektu jest oczywiście w opisie. Tam też jest link do możliwości postawienia mi kawy. Jeśli bardzo chcecie, za co dziękuję. Polecam, można wydrukować, można zamówić, można wykombinować samemu. Wymiary tam też będą w tym linku oczywiście opisane w pełni ze zdjęciami. Jak najbardziej polecam, po prostu coś tam to daje, coś tam działa.
za niedługo testy łączności awaryjnej. Możecie skombinować to do tego czasu, więc przetestować to podczas tych właśnie testów i zobaczyć różnicę. Może akurat dzięki temu w końcu kogoś usłyszycie i w końcu z kimś porozmawiacie, jeśli do tej pory mieliście kogoś daleko, daleko albo nie było szans porozmawiać. Ja Was pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.